Jest to na pewno zawodnik, który umie boksować, który z tego co widziałem po sparingach z Krzyśkiem, to czyli wyrównane sparingi. Krzysiek wiadomo, tam czasami go tam mocniej palnął, ale bardzo dobra strzela obrona. To samo Paweł, mówili, że ciężko się tam gdzieś przebić przez obronę, bo jest to zawodnik, który idzie do przodu, ma dobrą obronę i atakuje w półdystansie. Także coś, ale przeciwnik pod Majka Moro. Wydaje mi się, że jak na taką częstotliwość bardziej to dobry przeciwnik i na pewno to jest inny zawodnik niż Bidenko, czy też to będzie zawodnik, który będzie chciał wygrać. Naprawdę też bardzo silny. Ostatnio jak byliśmy na siłowni, to dużo więcej ode mnie na klatkę wziął czy coś. Wiadomo, że to nie jest wykładnik tego, ile się bierze na klatę, ale taki silny, dużo pompy robi, dobrze biega, także na pewno się nastawiam się na ciężką walkę. On trenuje cały czas, na całe szczęście dla mnie, że trenuje, bo na pewno będzie fajna walka. On tak naprawdę podpisał kontrakt ze mną na walkę już dużo wcześniej, bo moi menadżerowie wysłali do kilku zawodników wcześniej kontrakty i którzy się zgodzili, to później wybierali, tak? Bo to wiadomo, że nie można liczyć, że jeden się zgodzi albo nie zgodzi, bo tak to trzeba zakontaktować. I on już wiedział, że sam on już kiedyś ogłosił, że podpisał ze mną kontakt, pamiętacie, na Twitterze czy gdzieś. Także on na pewno będzie w formie i będzie chciał walczyć.